Właściwie to wszyscy poza Voldemortem i Rexiem do pewnego stopnia są zbyt krusi. Że jak ich wystawię, to dostaną w łeb z łatwością. Fly. Leć w przestworza, mój szatanie! O! Wyczytał moje te... moje ruchy. Dobra, nic takiego chyba raczej nie zrobi. Masz. Kurde, dorównują do mnie levelami. Ja już się boję czempiona. O nie. Ja pierdolę. Dawaj, jeszcze raz. Shadow Force, czy jak się to tam wabi. To go ubije. Chociaż nie chciałbym, kurde, marnować tego Shadow Force, ale... Tak, powinienem to zrobić. Albo Dragon Claw. Dobra. O, powinienem był się domyśleć. Dobra. O nie, dobra, już. Już po nas. Obrona mi spadła. Trzeba było Shadow Force użyć. Ile crunch ma PP? 15. Przy pressure to on jeszcze bardziej będzie to marnować. Najwyżej 7-8 razy może tego użyć. Zgaduję, że to jakiś czwarty. Nie. ...134 speeda. 167. Wąż jest wolniejszy. Muszę zaryzykować. Wężu, wiedz, że cię kocham. Nieważne, kurde, co zrobisz, co nie. Fuck sake! Kurwa! Od razu! Obrona mu spadła! Okej! Może być! Mam Voldemorta! On wskaże mi drogę, jaką mam podążać. Uzdrowię się. Wiem, że mój komentarz jak na razie nie jest zbyt interesujący, ale muszę się skupić. Nie chcę już śmierci. Chcę, żeby wszystko było piękne i rozkoszne. Ale nie. Nie mogę się z tego cieszyć. Tak. Trzeba było tego użyć od samego początku i tyle. A Shoupon. Teraz, kurde, wodne pokemony są moim koszmarem. Ambipon. On chyba ma... jak to się nazywa? To co ubiło Baphometa wcześniej. W wersji żeńskiej. O, zajebiście. I co jeszcze? Może Psychic użyjesz? Shadow Punch chyba. Nie miej niczego więcej. Miej same normalne ataki. Jak normalny człowiek. Dobra. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, ten atak będzie decydujący, proszę, żeby był. Kurwa. Voldemorcie. O, double hit. Co to?
I see! Tak, jestem potężny. Gratulacje, rozwaliłeś doszczętnie elitarną czwórkę. Jednak to nie znaczy, że już skończyłeś z ligą Pokémon. Zostaje ci jeszcze czempion. Ale powinienem cię ostrzec, czempion jest o wiele silniejszy niż cała elitarna czwórka. To jest kurde prawda, przynajmniej w oryginalnych grach. Teraz idź, przejdź przez te drzwi i walcz. To twoja ostatnia walka. Oh. Ciekawe, kto może być tym czempionem? Czy sam nie mogę, kurde, sam nie wiem. Czyż nie? Zaraz, może powinienem Voldemortowi PP ogarnąć. Max Elixir. Elixir. Dobra. Ktoś jeszcze potrzebuje? Samari. Chciałbym, żeby wąż rzeczny przynajmniej jakiegoś jednego poka ubił. Jak na razie on jest tylko moralnym wsparciem dla nas wszystkich. Saeko też kurde mogłaby kogoś ubić. Dobra, wiecie co? Let's go. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Ja jestem. Nasz Nuzlocke kończy się tutaj, mam nadzieję. Kto by się spodziewał? Cynthia jest czempionem! Jak, dobrze się miewasz? Dziękuję za Mount Coronet i za Distortion World. Jestem naprawdę wdzięczna. Razem ty i twoje Pokémony przy... ogarnęliście wszystkie wyzwania. Mimo tego, że były trudne. To znaczy, że rozwaliliście moją osobistą słabość też. Moc, której się nauczyłeś. Mogę czuć, że od ciebie emanuje. Ale dość rozmawiania, ale dość pogaduszek. Wiem, dlaczego tutaj jesteś. Jako czempion Ligi Pokémon akceptuję twoje wyzwanie. Let's go! I właśnie to jest ostatnia muzyka, która naprawdę mi się podoba w tych grach. Envipom! Dawaj, wężu rzeczny. To nie czas na wygibasy. O nie, nasty plot. Zmienię na Giratinę, pierdolę. Jak on tak się bufuje. Chociaż? Cios krytyczny. Nie, to jest zbyt niepewne. Ha! Nie działa na mnie! Dawaj. Bufuj się dalej i tak z tym nic nie zrobisz, gadzie! Pieprzona małpa z dwoma łapami w dupie! No tak, dobra, nieważne. A tutaj być! Kabutops, o kurwa. Chciałbym, kurde, żeby ktoś inny, nie? Dive, Ice Fan, Crunch. Walić to, chociaż... Czemu nie? Stój. Metal Sound. Special Defense, dobra, nieważne. On ma same fizyczne ataki. Osądzę cię. Przynajmniej mam nadzieję, że ma same fizyczne. To jest fizyczny. Nie, zaraz. O nie. Który Kabutops silniejszy?
Jedyne co teraz robię, to tylko patrzcie, jak te paski HP się zmniejszają. I zwiększają. Dobra. Ważne, że mu staty się nie powiększyły. Okej. Dwa z głowy, jeszcze cztery. Gallade. O kurwa. Walczący i psychiczny. Wąż rzeczny by go ubił. Albo... Ja boję... Ryzykuję. Nie, nie, nie. Kurwa, muszę zaatakować! Simon, kocham cię! Focus Bond nie zadziałał. Nie, on nie miał Focus Bond. Kurwa! Chwila. Stój, nie, 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 nie. To już przeszłość. Wężu rzeczny, zabij tego skurwiela. To nie będzie super efektywne. Nie jest super efektywne? Pierdolę. Dobra. Serio? Staraptor, dobra, nie jest źle. Nieważne! Nie miej żadnych mrocznych ataków. O Brave Bird, kurwa. To było chujowe. Zdrowie węża rzecznego. Dobrze by było, jakby wymarnowała full restore na tym Staraptorze. On zbytnio niebezpieczny nie jest. Więc no. Dalej niech mnie atakuje. Chwila. Tak, tak. Mhm. Dobra. Chcę go atakować, walić. Dobra. Leży, jeszcze trzy. Półmetek, moi drodzy, półmetek. Slowbro, o kurwa. Mam na ciebie sposób. Ale zróbmy najpierw to. Dobrze, że nie. Nie, w sumie Slowbro i Slowking to dwie różne ewolucje więcej. Myślałem, że ze Slowbro może Slowking się zrobić przez chwilę. To będzie kłopotliwe. Ale spróbujemy i tak. Cios krytyczny? O, nie, ale dobra, i tak dużo zadało. O, 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 o. Nie, zaraz, co? Super, myślałem, że duchy są podatne na psychiczne. Bo zawsze mam, kurde, w myślach Gastliego i jego linię ewolucyjną, nie? Bo oni są po części trujące.
Jak śmiesz! Jak śmiesz! Wiesz co, dobra, Reksio kontra Reksio, jak sobie chcesz. Co ty na to? Dobra, jego wybór! Jak nie chcesz Reksio kontra Reksio, to masz! Znaczy jej, bo to jest ona. Kurwa. Oczywiście. Uzdrowię Voldemorta teraz. Tak, bug. Energy Root. Wystarczy, tak, wystarczy. Co być? Co mi zrobisz? Nic! Nie, stój, chciałbym uciec, ale nie mogę! Może by tak wąż rzeczny niech zaszaleje. Niech on, kurde, kogoś ubije. Dobra, daj. Okej. Extreme speed, extreme autyzm. Dobra, teraz pewnie użyję jakiegoś full restore czy chuj wie czego, więc też skorzystam z okazji. Wiedziałem. Wiesz co? Niech będzie Reksio kontra Reksio w takim razie. Przy okazji jeszcze strzeli to bardziej jego atak fizyczny. Dobra. Wiesz, że ja też mam ten atak, nie? Ale Reksio woli gryźć. Spamuj sobie! Co ci to da? Stój! O, jednak udało! Bug. Dawaj. Dawaj. Ja też mam, kurde, nie jeden trik w moim rękawie. Więc się nie ciesz. Byłyby niezłe jaja, gdyby jej ostatnim Pokemonem był Feraligatr. To by już było, kurde, powalone. Zasmuciłbym się mocno. Dobra, jest. Jak chcesz, dobra, Voldemort cię ubije. Masz. Nie chciałaś, żeby było Reksio kontra Reksio. To masz. Szatan kontra Reksio. Dobra. Przynajmniej wąż rzeczny level dostał. Gallade kolejny. A nie, to... Tak, przecież miała wcześniej. Dobra, ludziska. Wiecie co? To już będzie koniec. Wygraliśmy to. Mamy w kieszeni. Mamy w kieszeni zwycięstwo. Przestań, kurwa, się protektować, skurwysynu! Trzy pod rząd! Teraz macie, kurde, paść protekt. Jak nie... O, dziękuję. Jak nie, to kurde, przyjdę tam, ci ten cebulowy łeb wyrwę. Jest! Wow! Udało się!
wzrok został ukończony! O! Jezu Chryste! To było świetne! Naprawdę niebywała walka! Dałeś ten twoim Pokemonom wsparcie, jakie potrzebowali, by zmaksymalizować ich moc. Oczywiście Energy Ruty, kurde, same się nie kupiły! No i poprowadziłeś ich do zwycięstwa. Masz i pasję, i skalkulowaną zajebistość. Razem ty i twoje Pokemony możecie rozwalić każde wyzwanie, które będzie przy was. Przed wami raczej. To są takie impresje, które dostałem z tej walki. Jestem szczęśliwa, że miałam swoją część w koronowaniu nowego czempiona Sinnoh. Chodź ze mną, weźmiemy tą windę. Oh, Jezu Chryste. Udało się. Bez kurwa żadnych problemów. Chodzi oczywiście o aspekt techniczny, nie? Ten pokój przed tobą jest halą sławy. O, Ruf przyszedł! Maciek, twoja ostatnia walka była nieprawdopodobna. O, dzień dobry, profesorze Rowie. Zaraz. Zobaczymy, jak ci poszedł projekt pokédexowy. To tylko naturalne, że przyszedłem zobaczyć koronację w chwale tego dzieciaka. Maciek, nie powinienem cię nazywać dzieckiem. W końcu, kurde, mam 24 lata, tylko ten moherowy beret mnie odmładnia. Urosłeś, by być prawdziwym czempionem. Profesorze, wciąż pan lubi ten entuzjazm, który dzieci przynoszą dla twoich badań, czyż nie? Maciek, przyjdź tędy, proszę. Profesorze Rowie, proszę z nami pójść. Ach. Jestem taki szczęśliwy. Dawno temu nie byłem w tym pokoju. Cóż, ostatnim razem, kiedy tutaj przyszliśmy, to było wtedy, kiedy ja zostałem czempionem. W takim razie tak, to było dość dawno temu. Maciek, witaj w Hali Sławy. Wasze imiona zostaną zapisane na wieczność tutaj. Co tutaj zostawiasz, są wspomnienia przygody, którą razem mieliście. Czas zapisać wasze imiona, twoje i twoich Pokemonów. Pamiętaj, twoje Pokemony są partnerami, które wyrosły razem z tobą poprzez wiele wyzywających walk. Ta maszyna będzie zapamięta na zawsze twoje achievementy. Jezu! Udało się, proszę państwa! Wąż rzeczny! Moralne wsparcie! Simon był z nami od samego początku. Rexio, najlepszy starter na całym świecie w tym let's playu. Afro, Pokémon z najlepszą fryzurą. Saeko, lodowa mistrzyni. I Voldemort the Shaitan. I oczywiście ja. League Champion, congratulations. Ach, no i proszę państwa... Co? Emulator mi się skraszował. To jest kurwa zajebiste zakończenie! Zamknij program. Nie odpowiada. CO KURWA SIĘ ODPIERDALA?! No i jestem wszyscy. Nie wiem, co kurde się dzieje. Odkryłem, że za każdym razem, kiedy próbuję zrobić save'a w grze, w sensie, że nie w save state'a, tylko prawdziwego save'a z krwi i kości, to emulator mi się crashuje. Nie wiem dlaczego, co się kurde stało.
jakieś 5 minut, pie, nie 5, 15 minut próbowałem ogarnąć wszystko, aż w końcu, kurde, powiedziałem, walić to, pójdę do kibelka, bo mi się zachciało, nie? No i pomyślałem sobie wtedy, wpadłem na pomysł, bo trzeba w końcu myśleć poza schematami, nie? W takim razie obejrzymy napisy końcowe jako filmik, który wkleję do gry, więc let's go, proszę Państwa. Dobra, więc wcześniej co powiedziałem, tego nie było, więc hello wszystkim. Proszę bardzo, tak kończy się Pokémon Platinum Randomizer Nuzlocke. Trzeci Nuzlocke na moim kanale let's playowym. No, trzeba powiedzieć, ten Nuzlocke był jednak trochę porypany czasami. Szczególnie no, kiedy wrzeszczałem, jak wszyscy padali. Myślałem, że kurde, w tej sesji nikt nie padnie, ale oczywiście jak zwykle poszło tak, jak nie poszło, nie? Tak więc no, bądź co bądź. Mam nadzieję, że wam wszystko się podobało. Mam nadzieję, że jak oglądaliście ten let's play od początku do końca, to czuliście, że nie tracicie swojego czasu i tak dalej. Mimo tego mojego wrzasku i tak dalej, że mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Tak więc no, Pokémon Platinum kończy się. Może parę ostatnich słów na temat tej gry. Więc szczerze mówiąc tak, Sinnoh, no nie? Pokémon Diamond, Platinum i Pearl, no nie? Jeżeli mielibyście wybierać, w którą grę zagrać, to bierzcie Platinum, bo Diamond i Pearl też są grywalne, ale mają zbyt dużo wkurzających problemów, no nie? Zresztą, no, Platinum też zbyt idealne nie jest, ale bądź co bądź udało nam się tą grę ukończyć. Jednak też tam narzekałem na TM-y i HM-y. HM-y, kurde, nie TM-y, no nie? Ale bądź co bądź, powiedziałbym, że ostatecznie, ogólnie doświadczenie zagrania w tą grę było bardzo, bardzo pozytywne dla mnie. Mam nadzieję, że dla was też, bo w sumie też są ludzie, którzy, wiecie, teraz była przerwa, w sumie nie teraz, bo ja to nagrywam 26 stycznia, no nie? Więc dla was może to będzie nieco dalej, nie wiem jak to będzie z tymi let's playami, ale postaram się wszystko przesłać, nie? Tak czy siak już jest ustalone, kurde, skończone jest 26 stycznia, oficjalnie. No nieoficjalnie, oficjalnie wtedy, kiedy będzie na YouTubie. No tak więc no, niedawno miałem też, musiałem przerwę zrobić, bo sesja i tak dalej, nie? Ale no, cieszę się, że udało mi się ogarnąć wszystko i udało mi się, kurde, skończyć tą grę i Resident Evil 4, bo w sumie długa, kurde, przerwa między tymi grami była. Jeszcze dłuższa jest z Final Fantasy X, więc będę musiał się skupić też na tej grze trochę. Tak więc no, o czym mogę jeszcze mówić? Jeszcze nam 2 minuty jakieś zostały. No, ja pierdzielę, ja to mam szczęście do starterów, nie? Kurde, przez całe moje 3 nuzloki żaden starter mi nigdy nie padł. No może w Emeraldzie, ale tak jak powiedziałem, to było podczas walki z czempionem, a Hall of Fame wskrzesza wszystkie poki. Mimo tego, że no, w moim kanonie, nie? A mimo tego, że oficjalnie na przykład w tym let's playu mam i tak 15 deadów. Tak więc no, cieszę się niezmiernie, że udało mi się ukończyć tego let's playa i cieszyłbym się jeszcze bardziej, jeżeli dobrze się bawiliście, tak więc mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Coś kurde nie tak z tym filmikiem jest, bo dolny ekran, tam jak scenki się zmieniają, to jakiś tam robi dziwne rzeczy. Ale tak czy siak można obejrzeć bez problemu. No, co mogę jeszcze powiedzieć? No, Rexio jako Arcanine Forever, kurde. Szczerze mówiąc, też gdyby nie Voldemort, to może poszłoby nam jeszcze gorzej, ale nie chciałem go tak zbytnio używać, ale no nie było innego, nie było innego wyjścia w niektórych sytuacjach. Jeżeli bym, kurde, zmienił na innego poka, to ten inny pok na 100% by padł, a Voldemort taki zajebisty tank był. Tak więc no, bądź co bądź, jeszcze raz, mam nadzieję, że wam się podobało to, co widzieliście. Mam nadzieję, że będziecie czekać na kolejne let's playe i kolejne nuzloki, bo tak, bo będę robił kolejne nuzloki, tylko jeszcze nie wiem, kiedy będzie następny. Tak czy siak teraz będzie Persona 4 i Final Fantasy X, na tym na 100% się skupię. Ale no, zostało nam jeszcze Kanto i
i Unova, i ewentualnie Sino. Nie, ten nie Sino. Dobra, już jest koniec. Ja będę jeszcze... Kurde, nie! Wypierdalaj VLC! No został nam jeszcze Kalos i Alola, ale i tam jeszcze jakie tam będą regiony w Pokemonach. Tak więc... no, ogarnie się w przyszłości, się zobaczy, bo nikt nigdy nie wie, co przyszłość ma dla ciebie trzyma. Tak więc no, ja już będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że będziecie czekać na więcej. No i dziękuję bardzo, że byliście ze mną od samego początku. Albo nawet jeżeli obejrzeliście tylko ten odcinek. Dziękuję za zainteresowanie, nie? Tak więc no, ja już się z wami żegnam. To był PG i do następnego razu.